W zadaniu 12 mamy obliczyć takie pierwiastki. No są to pierwiastki stopni nieparzystych z liczb ujemnych, czyli wiemy, że wyniki będą na pewno na minusie. No i w pierwszym podpunkcie otrzymamy minus 20, ponieważ jeżeli minus 20 podniesiemy do trzeciej potęgi, no to otrzymamy minus 8000. Tu mamy minus 1000, czyli naszym rozwiązaniem będzie minus 1/10, bo jeżeli tą liczbę podniesiemy do trzeciej potęgi, to otrzymamy liczbę podpierwiastkową. Teraz tutaj wynikiem, który otrzymamy, będzie minus 5/4, czyli minus 1 1/4, no bo jeżeli piątkę podniesiemy do trzeciej potęgi, otrzymamy 125, 4 do sześcianu to 64. No oczywiście tutaj ten minus także musi się pojawić, bo minus 5/4 do sześcianu da nam tą liczbę podpierwiastkową. No i jeszcze podpunkt ostatni, czyli tak, tutaj należy tą całość włączyć sobie do ułamka, czyli przepiszmy pierwiastek trzeciego stopnia. Mamy tak 3 razy 8, 24 plus 3, 27, oczywiście ósmych. Wynik będzie na pewno na minusie, wynik będzie ujemny. No i pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to 3, a z 8 to 2, czyli mamy minus 3/2, a więc minus 1 1/2.